Zauważ, że kobiety w wielu sytuacjach klasyfikują facetów na dwóch gości. Pierwszy typ to jest typ żywiciela, facet, który ją utrzymuje, który dba o jej status materialny, który zapewnia jej bezpieczeństwo. No i typowy przykład, podstarzały emeryt, który spotyka się z dwudziestoparolatką. Są takie związki, gdzie facet starszy, już nie wiem, czy tam daje radę w łóżkowych sytuacjach, ale pomaga dziewczynie, byleby się z nią spotykać. I kobieta takiego gościa wtedy traktuje jak żywiciela, czyli faceta, który może się zaopiekować jej dzieckiem, może jej pomóc w życiu. I moim zdaniem to nie jest najlepsza opcja, żebyś ty był takim facetem. Dlaczego? Ponieważ kobiety wyczuwają różnicę pomiędzy żywicielem, czyli takim facetem, który ich utrzymuje, a facetem, który jest seksualnie atrakcyjny. I to jest bardzo duża różnica. Przykładowo, facet seksualnie atrakcyjny generuje w kobiecie emocje, powoduje, że ona się martwi, kiedy go nie ma. Zaczyna do niego czuć dużo, ponieważ pod wpływem tych emocji, seksu, ona doświadcza różnych stanów emocjonalnych. I to jest takie naturalne, prawdziwe. Natomiast jeśli ty dziewczynie pokazujesz się jako taki żywiciel, facet, który ją sponsoruje tylko, tak? I brakuje jeszcze tego seksu, brakuje tych emocji, to ty nie budujesz tej relacji, moim zdaniem, we właściwy sposób. Ponieważ działając w ten sposób, nastawiasz się na ryzyko, że ona może sobie znaleźć kogoś, kto ma więcej kasy, kto będzie lepiej o nią dbał, kto będzie więcej na nią wydawał pieniędzy. Także warto zawsze zaczynać relację z kobietą od tego, żeby być tym samcem alfa, który generalnie buduje seksualny pociąg pomiędzy tobą a kobietą, a dopiero potem, jeśli to już jest dojrzała relacja, jeśli to już jest twoja żona, czy tam dziewczyna, z którą będziesz brał ślub, to też już można po prostu o kobietę bardziej zadbać. Natomiast jeśli będziesz zaczynał od tego scenariusza, że jesteś tym żywicielem, że poznajesz dziewczynę, o, to się właśnie często zdarza, która ma dzieci i ty jesteś taki dobry już potem dla nich tatuś, kupujesz im prezenty, dbasz o nią, a nie zaczynasz od tego, że ją pocałowałeś, nakręciłeś seksualnie, zbudowałeś emocje, to zauważysz, że takie kobiety po prostu na początku cię będą miło traktować, a potem w dalszej perspektywie czasu będą patrzyły tylko na pieniądze i być może po prostu ten stosunek do ciebie takiej kobiety zupełnie się zmieni. Także uważaj na to i zapamiętaj sobie, kobieta zawsze patrzy na faceta w dwóch typach. Albo żywiciel, albo atrakcyjny, pociągający facet. Więc jak jesteś żywicielem, od razu jesteś na przegranej pozycji, no chyba, że nie chcesz z nią sypiać, no chyba, że chcesz, żeby cię zdradzała, chyba, że chcesz, żeby miała cię w dupie, spoko. Możesz jej wszystko kupować od początku, możesz być miły, możesz się przytulać, możesz się pielęgnować, albo chcesz być tym bad boyem, atrakcyjnym facetem, seksualnie pociągający, który ją podnieca, do którego czuje emocje i z którym sama chce się spotykać, pomimo tego, że taki facet nawet nie ma zbyt dużej ilości pieniędzy. Bo często tutaj dostaję komentarze, że pieniądze wszystko rozwiązują. Tak, rozwiązują, jak chcesz być żywicielem i po prostu frajerzyć się za własne pieniądze, sponsorować wszystko dziewczynie, to będziesz się z nią spotykał kosztem tego, że ona będzie wyciągała od ciebie kasę, a będzie sypiała z kimś innym. No, taka jest brutalna prawda. Muszę ci tu powiedzieć, że naprawdę miałem obiekcję, czy to wideo nagrywać, czy nie, bo nie chciałem być tutaj źle zrozumiany, ale ja, będąc młodym chłopakiem, studentem, nie pracując, nie mając dużo kasy, naprawdę byłem w stanie wyrywać te fajne dziewczyny, spotykać się z nimi pomimo braku pieniędzy. Więc widzisz, pieniądze nie są problemem. Problemem jest stan twojego umysłu i myślenie, że jeśli będziesz miał pieniądze, to będziesz miał kobiety. To jest nic innego jak po prostu głupia wymówka i tłumaczenie sobie, dlaczego nie mogę. Czyli postawa tak naprawdę ofiary i z takim nastawieniem nie będziesz miał żadnych fajnych, atrakcyjnych kobiet. To ty masz być atrakcyjny dla kobiety jako facet, emocjonalnie, seksualnie. Oczywiście o wizerunek, wygląd trzeba też zadbać, ale pieniądze nie załatwią dla ciebie całej sprawy i tyle wiem na pewno, no chyba, że chcesz być sponsorem i czuć takie sztuczne zaangażowanie kobiet, sztuczne emocje, wtedy też z automatu to wyczujesz, no i powiedz mi, jak się wtedy będziesz czuł, czy będziesz się czuł dobrze, że ona się spotyka z tobą za to, że robisz jej prezenty, że ją sponsorujesz? Czy być może wolisz takie zaangażowanie kobiety, kiedy ona jest dla ciebie dobra, sama się do ciebie przytula, sama cię nakręca w łóżku, całuje, rozbiera? Co jest dla ciebie bardziej przyjemne? Bo dla mnie bardziej przyjemne jest to, jak kobieta mnie podrywa i sama mnie uwodzi. W jaki sposób pokazać kobiecie, że jesteś właśnie tym atrakcyjnym gościem, pociągającym, mającym atrakcyjne cechy? Przede wszystkim nie dawać jej zbyt dużo prezentów na pierwszym etapie znajomości. Po drugie, być i działać z nią seksualnie. Czyli jeśli znajdziecie się w intymnej sytuacji, pocałować ją, rozgrzać ją i wtedy to już wszystko zmierza też w dobrym kierunku, bo ona naturalnie po prostu buduje w niej stany seksualne, emocje, przyciąganie. Ale jak robisz to, tak jak mówię, w odwrotny sposób, podejrzewam, że efekt może być kiepski, no i też dziewczyny nie będą reagować tak, jak tego chcesz. Także zapamiętaj sobie, że zawsze jak poznajesz dziewczynę, ona rozważa, którym typem faceta będziesz. Tym pociągającym bad boyem, czy może takim misiem, który wszystko jej kupuje, który ją głaszcze,
przytula, mówi, że wszystko będzie dobrze, który płaci na jej dzieci. Jeśli robisz to właśnie w ten sposób, że sponsorujesz, materialnie chcesz się uwodzić, będzie to miało opłakane skutki i są sytuacje, gdzie kobieta spotyka się z gościem, który ją sponsoruje, który ją utrzymuje i są sytuacje właśnie, że sypia jeszcze z kimś innym, dlatego że brakuje jej tego bad boya, brakuje jej tego seksualnego pociągu. I to musisz zrozumieć. Także kolego, który pisałeś mi tutaj komentarz, że mając kasę, nie wiem, mając Porsche, to spokojnie wystarczy, żeby podrywać kobiety w taki sposób, że one same cię będą kochały, uwielbiały. Ja myślę, że tutaj jednak sam sobie robisz problem w głowie, bo pieniądze nie rozwiązują tak naprawdę tutaj problemu w uwodzeniu i oprócz tego naprawdę są potrzebne techniki, umiejętności uwodzenia, a przede wszystkim podejście i przekonanie, że kobiety chcą ciebie, pragną ciebie, że ty uwodzisz emocjami. Inaczej, no, możesz mieć tutaj gorzkie doświadczenia z kobietami i ja niekiedy takie sprawy też tutaj mam na telefonie, kiedy ludzie do mnie dzwonią, pytają. Zresztą na stronie kobietyipodryw.pl możesz sobie zobaczyć więcej materiałów na ten temat. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Jeśli masz coś ciekawego do napisania, chcesz tutaj skomentować wideo, opisać jakąś własną perypetię, sytuację z kobietami, zostaw komentarz. Do zobaczenia. Cześć!